O sytuacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie dyskutowano podczas sesji. Radny Marek Sienkiewicz mówił o trwającym tam od kilku lat otwartym konflikcie i o kontrowersjach związanych z restrukturyzacją, których efektem była likwidacja działu programowego. A kulisy tego, co dzieje się w placówce, jak dodał radny, odsłania wyrok sądu w sprawie niezgodnego z prawem udzielenia nagany przez dyrektorkę MOK-u Bożenie Rudzińskiej, byłej szefowej zlikwidowanego działu. Chodziło o festiwal z lipca 2015 roku. Niezawisły sąd, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, orzekł, iż nie wysłuchano pracownika przed nałożeniem nagany, nie powiadomiono Związku Zawodowego Solidarność działającego na terenie MOK przed ukaraniem pracownika. Być może, jak dodaje radny Sienkiewicz, w MOK-u nagminnie dochodzi do lekceważenia traktowania praw pracowniczych i łamania ustawy o związkach zawodowych. Oczekuje on też od prezydenta miasta jednoznacznego wypowiedzenia się w tej sprawie i podjęcia działań, żeby MOK nie był określany mianem, i tu cytat, prywatnego folwarku. U mnie nie ma świętych krów, proszę Państwa. Ja nikogo na siłę nie zamierzam bronić. Natomiast ten wyrok przytaczany tutaj i to uzasadnienie są w sprawie, a nie przeciwko danej osobie. Jeżeli będzie sprawa w sądzie, a wiem, że będzie, ja nie będę miał żadnych wątpliwości, jeżeli będzie taka, a nie inna decyzja sądu. Proszę Państwa, żebyście o tym nie wiedzieli. To nikt nikogo na siłę nie będzie bronił, tylko nie, my jesteśmy od linczowania osób. Od tego są sądy. Zdaniem szefa Oświatowej Solidarności działającej w Ośrodku Kultury wypowiedź prezydenta była wyważona, ale niesatysfakcjonująca. Ponieważ wyrok sądu już prawomocny pokazał ewidentnie, że w MOK-u łamane są prawa pracownicze, a prezydent proponuje czekać na kolejne wyroki. To znaczy, że jeszcze przez kilka lat może te prawa pracownicze będą łamane. Pracownicy będą traktowani bez poszanowania ich godności, aż dopiero jakiś wyrok za 3 lata może to zastopuje. O satysfakcji trudno też było mówić Bożenie Rudzińskiej. Myślę, że dobrze się stało, że ta sprawa jakby jednak mimo wszystko zaistniała gdzieś tam w przestrzeni publicznej, w świadomości ludzi. Że nie została zadeptana już rok czy temu, czy półtora roku temu, czy tam na samym początku. I myślę, że dla mnie jest tylko jedna kwestia, żeby wytrwać do końca. Droga do końca może być długa, bo wiadomo, że będą kolejne sprawy sądowe. Jedna z nich, jak zdradziła Rudzińska, będzie dotyczyć mobbingu. Dyrektor MOK-u na sesji nie było. W rozmowie telefonicznej z nami powiedziała: nie słyszałam tego, co było mówione, jak się zapoznam, to skomentuję sprawę. I poprosiła o przesłanie pytań drogą mailową.